czasie oblężenia twierdzy Koźle w latach 1806-1807 jej obroną dowodził pułkownik Dawid von Neumann. Pomimo bardzo trudnej sytuacji pułkownik odmawiał poddania twierdzy. Niestety złamał nogę, zachorował na gangrenę i po krótkiej chorobie zmarł 16 kwietnia 1807 roku. Kilka dni wcześniej został mianowany przez króla Fryderyka Wilhelma III na stopień generała. Jednak ta wiadomość dotarła do Koźla dopiero 18 czerwca. Zgodnie z życzeniem zmarłego został pochowany na terenie twierdzy, w bastionie reńsko-wiejskim, tu gdzie teraz się znajdujemy, kilka metrów od kazamaty, z której dowodził i w której zmarł. Trumnę z ciałem generała Neumanna pochowano w specjalnie wybudowanej krypcie przy salwie trzech armat i potrójnej salwie karabinowej. Kryptę przysypano ziemią, tworząc kopiec. Na nim umieszczono tablicę pamiątkową. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądał grób. Z opisu wynika, że znajdowała się na nim jedna płyta. Dzisiaj znamy praktycznie jedno zdjęcie, na którym widać prawdopodobnie dwie leżące obok siebie płyty grobowe. Grobowiec Neumanna przetrwał co najmniej 140 lat na swoim miejscu. Nie mamy informacji, co się z nim działo w okresie powojennym. We współczesnych opracowaniach znajdziemy jedynie wzmianki na temat miejsca pochówku generała. Jednak nigdzie nie znalazłem informacji potwierdzających, że nadal znajdują się tutaj jego szczątki. W sumie nie powinno to nikogo dziwić. Powojenna Polska zajęta była odbudową kraju oraz zagospodarowaniem terenów ziem odzyskanych, którego elementem było też niestety ich odniemczanie. Trudno oczekiwać, by ówczesna komunistyczna władza była zainteresowana podtrzymywaniem pamięci o bohaterach poprzedniej epoki. Nawet dzisiaj w dyskusji społecznej nie znajdziemy przekonania co do wartości tego miejsca, może poza kilkoma historykami. Trudno też znaleźć poparcie dla przeprowadzenia badań, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć obecność szczątków generała w tym grobowcu. Zresztą, kto miałby takie badania wykonać? Co zatem musiałoby się stać, by do takich badań doprowadzić i ewentualnie odrestaurować to miejsce tak, jak niedawno uczyniono z zapomnianym cmentarzem żydowskim na Dębowej? Przecież poza lakonicznymi informacjami czy wzgórkiem obrośniętym drzewami nie mamy żadnych przedmiotów łączących to miejsce z generałem. Nie mamy, ale niedawno pewien mężczyzna, niestety pragnący zachować anonimowość, opisał mi bardzo ciekawą sytuację, której był bezpośrednim świadkiem. To było po powodzi 1997 roku, albo rok później. Ja byłem tutaj akurat i nagle pojawili się jacyś mężczyźni. Wyglądali jak jakaś delegacja. Właściwie od razu skierowali się w stronę drzew obok parkingu. Wtedy parking miał jeszcze inny układ. Panowie podeszli do takiego płaskiego kamienia, który od lat leżał w trawie i trochę z niej wystawał. Obok kamienia rosło drzewo. Zaraz też znalazło się kilku osiłków, którzy wydłubali ten kamień z ziemi i trawy i odwrócili go na drugą stronę. To był duży kamień, taki prostokątny, miał może z metr na półtora. Jak go odwrócili, to okazało się, że są na nim jakieś niemieckie napisy. Ci panowie z delegacji pokiwali głowami i usłyszałem tylko: tak, to jest to. Oni powiedzieli, że kamień niech sobie tak leży, no skoro leżał. Położyli go z powrotem napisami w dół i tyle. I wie pan co? Na drugi dzień kamienia już nie było. Były tylko ślady kół ciężarówki. Jak myślicie, jaki kamień został znaleziony ponad 50 lat po wojnie, kilka metrów od grobowca generała? Czy mogła to być jego płyta nagrobna? Czy ktoś za komuny zadałby sobie trud, by przytaszczyć tu inną płytę, tym bardziej, że raczej nie miałby skąd? Czy bardzo prawdopodobnym może być, że sami Niemcy, oddalający się stąd przed nadejściem radzieckiego frontu, usunęli płytę z grobowca? Może w ten sposób chcieli zapobiec jego zbezczeszczeniu przez ruskich żołnierzy? A może zrobił to trochę później ktoś z mieszkańców Koźla przedwojennych, którzy widzieli, co się dzieje na cmentarzu w Koźlu, gdzie usuwano niemieckie napisy? Może ten ktoś chciał zabezpieczyć płytę też przed jej zdewastowaniem? A może po starą płytę przyjechał jakiś lokalny kamieniarz? To raczej jest mało prawdopodobne, aby
tyle lat po wojnie akurat on chciał znaleźć tu w parku starą płytę z grobowca Neumanna. Pozostaje zatem pytanie, czy ta płyta gdzieś jest i czy czeka na jakiś właściwy moment. I tak sobie myślę, i tu zwracam się do tych, którzy ewentualnie oglądają ten film. Może właśnie odzyskanie tej płyty, może jakieś przypadkowe znalezienie jej, jakieś zaskakujące odkrycie, będzie impulsem do przeprowadzenia badań tego grobowca, do ustalenia, czy mamy tam szczątki generała Neumanna, ewentualnie do podjęcia jakiejś decyzji, co dalej zrobić z tym miejscem, bo jak na razie jest ono anonimowe. Być może dałoby się tak zrobić, a być może nie.